Witajcie kochani serdecznie, dzisiaj jest 14 maja 2023, niedziela. Jak zawsze przekazuję Wam krótką informację, wróciliśmy z podróży na białą bazę. Informacje stamtąd i naturalnie ETA odgrywa bardzo dużą rolę. Także im głębiej, tym robi się ciaśniej informacyjnie. Także trzeba to wszystko przerabiać. Izabel za każdym razem się już pyta, czy zrozumiale powiedziała, tak. Tam mamy poruszony właśnie ETA, cały ten system ETA. ETA jako źródło boskie, czy pałac ETA nazywany. No są, ma różne znaczenia, bo pałac to jest obrazisty, świetlisty, złoty, bogaty i tak dalej. Każdy ma jakieś inne pałace, a to jest pałac z tym ziemskim wspólnego. I potem chodziło o wszechświat właśnie, tak wiecie, układy słoneczne jak wachlarz odchodzą od ETA i to teraz druga połowa była pokazana, bo zawsze do połowy Simony widziała ETA i ten wachlarz, a teraz a wachlarz jest dookoła tych układów słonecznych. Potem przychodzą dymensje, to są te poziomy, przestrzenie, o, i właśnie 7 przestrzeni jest, i, a jak to wytłumaczone, pokazane i obrazowo, wszystko Simone widziała, przekazaliśmy Wam, no mi się wydaje, że wyraziście, i teraz właśnie ta 8 przestrzeń jeszcze jest niezamknięta, tak, jest, egzystuje. Co się potem z tymi przestrzeniami robi, jak to wygląda, macie wszystko tam wytłumaczone. Teraz najważniejszy punkt, mieliśmy bardzo dużo przeszkód, 4 razy musieliśmy odnawiać, bo ten temat, który właśnie ja wniosłam, żeby Wam przekazać informacje, chciałam potwierdzenia, czy ta informacja, czy rozmawiamy ze Stani, rzeczywiście się potwierdziło wszystko, to chodzi o kwantówkę. Fizyka kwantumowa, technologia kwantumowa, uzdrawianie kwantumowe, to wszystko o tym kwantum się tam rozlicza, kwantumowe będzie teraz, banki będą przestawiane na kwantumowe, co to właściwie jest. Także macie wytłumaczone, potrzebujecie tej informacji naprawdę, potrzebujecie, że mi że mi chodzą palce, tak, 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 czy tak, to nawet nie zwracajcie na to uwagi, bo ja jestem rękoczynna, jak to się mówi, moje ręce zawsze są w ruchu i tak, także będziecie bardzo zdziwieni, może niektórzy będą oburzeni, chodzi o te kwantumówki, ale to mi jest obojętnie, Wam przekazuję informacje, to nie są moje, to są z białej bazy, z ETA informacje i to są informacje prawdziwe, także nie chcę teraz tak rozdrabniać, bo posłuchacie sobie jutro, poniedziałek, godzina 19, zapraszamy, będą tam bezpośrednio, macie połączenie i przekazy informacyjne, także o grupach krwi chciałam poruszyć. Izabel powiedziała, że to jest tak obszerny temat, że tutaj w tym spotkaniu by po prostu zabrakło czasu, a Simone ma ograniczony tam czas pobytu, tak? Także na następną i jeszcze tam jeden miałam temat, który właśnie to było już mi za krótki czas, żeby to poruszyć. Także to poruszymy. Stani, pamiętasz, nie? Który tam temat? Także to dołączymy, wszystko jest Wam zapisane. A że nam ciemne siły właśnie wyłączały, mieliśmy trzy aparaty mieliśmy włączone, bo nagrywamy dla zabezpieczenia. W jednej sekundzie wszystkie trzy były wyłączane 4 razy i zaraz musieliśmy się cofnąć na bazę, tam do Oerys i dostaliśmy i Wezus, od razu zabezpieczenia dostaliśmy. Znaczy ciemne siły nie chciały właśnie tematu kwantumowego, żebyśmy przekazali Wam. Kwantowego. Kwantowy. Temat kwantu nie chcieli przekazać. Udało nam się w całości przekazać. Na pewno to nie jest wszystko. Będziecie zaskoczeni. Chodzi o tego cyfry, cyfer, nie? To jest końcówka Lucyfer i ten, co niesie światełko, światło, niosący światło, zdziwicie się. I
teraz, co chciałeś pokazać? O właśnie, ten co niesie światło, sztuczne światło stani. Dobra, właśnie to jest ten co niesie wam sztuczne światło, matryk, sztuczną inteligencję, sztuczną technologię, sztuczną kwantówkę, wszystko macie, sztuczne, matryksowe. I on wam, ten co niesie światło, to jest światło, to jest nadzieja, a czym jest nadzieja? Matka dla głupich. To jest ode mnie, po całym życiu miałam nadzieję, to jest matka głupich, tak? Dobrze, co tu dodać, co ująć? Biznesy robią z wszystkiego, co się da robić, każde jakieś tam padnięte słowo przekazane, przekonacie się sami z tych informacji, posłuchajcie, nie bierzcie nic do serca, rozważajcie to, rozbierajcie na części i porównujcie z waszymi informacjami, z waszą intuicją, tak? Bo intuicja jest bardzo, mówi, że dobrze, intuicja to jesteśmy my, intuicja, bo my mamy tą wiedzę, tylko wiedza jest już skaosowana całkowicie, nie poprzez edukację i to, co wszystko mamy dane, to jest nam dane, nikt wam nic nie da za darmo, nigdy, i tą wiedzę, też za tą wiedzę płacimy okrutną cenę, cenę naszym życiem, naszym istnieniem, tak? To jest ta cena właśnie za to wszystko, co nam dali. Także jest eksplozywny temat, zapraszam na jutro. Mi to nawet było na wesoło, bo tym bardziej, że żeśmy dostali potwierdzenie nasze, o naszych właśnie informacjach, i to by było bardzo ważne to poruszyć. Dobrze, z przeszkodami, ale daliśmy radę i no nie mają siły. Prawdziwa kwantówka jest tam, jest na bazach, gdzie jesteśmy, na granicy źródła boskiego. Tam prawdziwa jest kwantowa technologia, pozytywna, a tutaj co jest wszystko, dowiecie się co tutaj jest, tam Izabel przekazała, także nie będę w to teraz głębiej wchodzić. Chciałam was krótko poinformować, że rzeczywiście przekazujcie te informacje szeroko i dalej, niech każdemu da do przemyślenia, do myślenia. Także jutro spodziewamy się, bo przylatuje Arkadiusz, ten, który mam nadzieję wpierw będzie musi sam wejść w swoją własną regresję, a potem, żeby nie było żadnych przeszkód, a potem idziemy w misję. Także zobaczymy, Arkadiusz stanie dotychczas. Jest i zobaczymy, co da się zrobić. Właśnie chodzi o tą kwantomówkę, o tę sztuczną inteligencję, bo ten Lucyfer, właśnie ten z fałszywym światłem, ten cały Lucek, to jest ten sztuczna inteligencja, to jest ten mózg, jak to się nazywa, mózg, wygląda tak, żebyście teraz stali, widzieli, rozmawiali. Ma chustę założoną, po gorąco wygląda, myślałam, że to z pustyni, jeszcze brakuje ci wielbłąda, byś pasował teraz, dobra, na wesoło. Wygląda i kozy. A kozy już mamy, no, jeszcze wielbłąda, dobra. Okej, także zobaczymy, jak daleko zajdziemy i to są dla was, nie musimy, no, ale już żeśmy tą karę rozkręcili i Bodo chce wejść. Chodź. Ej, jeszcze tak długo, jak możemy razem tutaj być, doświadczać, to będziemy doświadczać. Bodo 14 lat ma, także już nie słyszy, już nie widzi, ale ma węch. Węch ma bardzo dobry i apetyt też, dobra. Także kochani, zapraszamy was, widzicie, teraz też u was już się robi pogoda, bardzo się cieszę, że się ciepło u was robi i zapraszam na olejki, to jest, ostatnio miałam to powiedzieć i mi to uciekło, to jest olejek energetyczny, to jest olejek zabezpieczający przed energiami, które do was mają nie dochodzić, zabezpiecza wasze ciało, waszą skórę przed negatywem, przed tym wszystkim, co z zewnątrz mamy, to co jest
ma nie wejść przez naszą skórę. Ten olejek zabezpiecza, daje Wam piękny kolor skóry, zabezpiecza przed spaleniem skóry, przed słońcem, teraz idzie na lato. To jest dla kobiet w ciąży, skóra się nie rozpryskuje, jak to się mówi, tak, nie rozchodzi. I nawet ci, co mają blizny, blizny wygładza. Te blizny ciążowe na brzuchach, wszystko wygładza, znikają blizny, nie? W zależności w jakim tempie, bo jak są głębokie, to wiadomo, że proces jest, to jest dłuższy, tak. Masować sobie piersi, wzmacniają się piersi, a każda kobieta chce być kobietą, tak, no wiadomo, jak nas natura stworzyła, ale to, co można sobie poprawić, można poprawić, ma cudowny wpływ na skórę, na przeciwzmarszczkom. Ja mam oczy przymrużone, bo jest rażąco, nie że mi mam powieki zapadnięte, tak? Musi tak być w okularach, nie chcę tutaj siedzieć w ciemnych, ale nie lubię okularów przeciwsłonecznych. Zawsze jak mogę, to unikam, chyba że do jazdy samochodem potrzeba, ale tak to nie. Co jeszcze? Do Sary zapraszam na cudowny krem. Kto ma, piszcie komentarze. Już czas minął, że używacie, a mój olejek używacie już od, no, odkąd zaczęłam, no 18 lat już, nie? No, także nikomu nic nie wywołał, w przeciwieństwie, wspomógł stworzyć piękne ciała, piękne włosy. Ja o tym mówię za każdym nagraniu. Jak macie jakieś tam pytania, to pytajcie się, tak? Odpowiadam. I co jeszcze poza tym? Co tutaj dodać? Nie wiem, zapraszam na bazy. Dowiedzcie się właśnie z jutrzejszego nagrania, dlaczego te bazy są i dlaczego w pozytywnym, dlaczego regenerują, bo tam jest prawdziwa technologia kwantowa pozytywna, ziemskiej kwantowej nie ma. Tak jak zapowiedziałam, jak będą te wszystkie finansowe tam na kwantowe będą przekształcać, tak, no to lepiej nie dajcie się przekształcić na kwantówkę, bo no, będziecie szperać gdzieś tam, w kontakt szukać za grosikami, bo ich może mieć nie będziecie, także każdemu swoje, nie wiem, ale my przekazujemy takie informacje, które mają chronić. Co będzie dalej z tą planetą, z tą przestrzenią, dowiecie się jutro, oglądajcie, nie rozpowiadam się. Naturalnie Simone jest też, tak pokażę, bo ja jestem zmęczona, nie wiem czemu tyle napływ informacji jest, że to trzeba wpierw przerobić, musimy zaraz rozmawiać, nie? Porozmawiamy sobie i mamy na innych aparatach nagranych, tak sobie jeszcze obejrzymy, żeby przeanalizować, posłuchać i tak dalej. Kochanie, życzę Wam jeszcze, żebyście mile spędzili, nie tylko dzisiaj, chodzi o każdy dzień, o każdą godzinę, cieszcie się naturą, idźcie dużo na spacery, wychodźcie, dbajcie o wszystko, informujcie się. Nie mówię, co wy jecie, jedzcie na co macie ochotę, tylko informujcie się z tymi znakami, bo już na wszystkim tam można już doszukiwać się. Szukajcie pokarmu od tych, którzy sami produkują, którzy sami hodują, szukajcie tam lepiej mniej jak tanio i dużo, także lepiej drożej, a zdrowo. Także my żeśmy też wspaniały tatar zjedli dzisiaj jeszcze na śniadanie, nie? I wczoraj idźcie na śniadanie, świeży tatar. My tutaj mamy mięsiwo regionalne, wołowinę, nie? To jest, wszystko na dworzu żyje, także coś wspaniałego. A lubię tatar. Nie krzyczcie, że ja jem mięso, my jemy to, na co mamy ochotę, my jemy zdrowo. Po prostu mamy swoje jajka, mamy swoje warzywa, mamy swoje owoce i kupujemy zdrowo, tak? Dobrze, kochani, na ten moment i niedługo będziemy mieli kozie mleko własne, no na drugi rok, nie? Na drugi rok. Teraz niech kózki podrosną, niech dochowają się potomstwa i wtedy mleczko też będą się dzieliły z nami mlekiem. Dlatego je kupiliśmy. Dobrze, kochani, na ten moment zostańcie zdrowi, jest gorąco. Chcemy z dnia skorzystać, może na plażę skoczymy jeszcze. Także
Zapraszam Was i na bazę, zapraszam Was, olejek u mnie jest kontakt pod spodem, bo dużo jest w komentarzu, w wpisach, gdzie zamówić. Do mnie bezpośredni kontakt, vidente.gracja i tak dalej, pod każdym nagraniem, a do Sary tu na dole jest, gdzie u niej możecie zamówić ten przecudowny olejek, krem. Widzicie, już jestem zawirowana, krem Gracja. Tak, i co mam jeszcze dodać? Pozdrawiamy wszystkich serdecznie, wszystkich na wszystkich kontynentach. Wszystkich znanych i nieznanych, i w pozytywnym, w dobrych myślach, i przemy do przodu, a chcemy, co? Dostańcie zdrowi, namaste.